chwała Bogu. Odważyłam się tutaj stanąć, chociaż nogi mi może nie drżą, ale serce mi tak wali, że chyba pastor aż to słyszy. Ale chciałam Panu Bogu podziękować. Przede wszystkim za to, że posłał swojego syna, aby umarł za mnie. I tak jestem bardzo wdzięczna, że jestem usprawiedliwionym dzieckiem Bożym i to jest takie wspaniałe i tak jestem każdego dnia za to Panu Bogu wdzięczna. A wspominając tamten rok, zaczął się on tak trochę niefajnie, dlatego że 2 stycznia znalazłam się w szpitalu i nie byłam tam długo, wróciłam dosyć szybko, ale bardzo źle się czułam. Było gorzej niż przed. I tak leżałam w łóżku i modliłam się, żeby Pan mnie zabrał. Jak widzicie, ta modlitwa nie została wysłuchana, w dalszym ciągu tutaj jestem. I tutaj chciałam też podziękować moim przyjaciołom, mojej grupie domowej i moim koleżankom z pracy. Wszyscy się bardzo o mnie troszczyli, odwiedzali i sprawiali, że nie czułam się samotna i miałam wszystko, czego potrzebowałam. No i Pan Bóg podźwigał mnie. No i tak przeżyłam cały ten rok. Ale potem, jak wróciłam do pracy, przepracowałam jakiś czas, no i zaczęła się pandemia. Na początku nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jako że pracuję w ośrodku szkoleniowym. No to wiadomo, nasze istnienie jest bezsensowne, jakby na to nie patrzeć. Jakoś dotrzymaliśmy do lata. W lecie wciąż zmieniali się nasi zwierzchnicy na okrągłą kontrolę, no ale mnie to może aż tak nie dotyczyło, więc było okej. Gdy zaczęła się jesień, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, co z nami dalej. No i tutaj się zaczęło. Gdzieś w połowie października dostaliśmy wiadomość, że dostaniemy innego zwierzchnika, dyrektora, już mieliśmy innego, teraz kierownika. Nawet ktoś mi powiedział, jaka ty jesteś tempa, nawet nie wiesz, że takie zmiany są po to, żeby zrobić z wami porządek. No ja mówię, okej. Okay. I tak się modliłam. Od 1 listopada mieliśmy mieć te wszystkie zmiany. I mówię tak, Panie Boże, ja ufam Tobie. W pracy wybuchła panika, no po prostu było to bardzo trudne. I szukałam pocieszenia w Biblii, konkretnie czytałam psalmy i doszłam do 46 i przeczytałam: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i choćby i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. I uwierzyłam temu. Myślę, że to nie jakaś moja zasługa, tylko Pan Bóg mi pomógł i dostałam taki pokój do serca, że po prostu nie powinnam tak mówić, ale jestem do dzisiaj w szoku, jak te 2,5 miesiąca minęły. I później
No wciąż tak nie było wiadomo dokładnie, co to z nami. Ja byłam najmłodszym stażem pracownikiem, więc jeszcze w ogóle miałam jakąś dziwną, totalnie dziwną umowę niż wszyscy, więc no proste. Polecę ja. Ale nikomu tego nie mówiłam, tylko sobie tak myślałam, ale mówię tak. Panie Boże, ja ufam Tobie i cokolwiek ze mną zrobią, czy mnie zwolnią, czy mnie zostawią, czy ja ufam Tobie. I 1 grudnia mieliśmy spotkanie z naszym dyrektorem. No i delikatnie mówiąc, to spotkanie było bardzo przykre. Przyjechałam do domu, w ogóle skończyło się to spotkanie, poszłyśmy do samochodów i na parkingu moje koleżanki tak bardzo płakały, a ja mówię, Boże, dzięki Ci, że jesteś ze mną. Przyjechałam do domu, byłam taka sfrustrowana i czytałam dalej, wróciłam zaraz do tych psalmów i tak czytam. Doszłam do 49 i 5 wierszu, w 6. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? I potem, nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego, bo gdy umrze, nic ze sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwałę jego. Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym, choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie. I potem 16 werset. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. I powiem wam, taka chwała we mnie wstąpiła. Mówię, Panie, Ty weźmiesz mnie do siebie. Dziękuję Ci, że moja ojczyzna jest w niebie. I że przyjdzie taki dzień, że Ty mnie zabierzesz. Ale teraz jeszcze jestem tutaj i ufam, że Ty wszystko to dobrze poprowadzisz. No i tak przeszedł ten, mijał ten grudzień. Moje koleżanki musiały podejmować decyzję, co robią, czy odchodzą, czy zostają na pół etatu, który był no, totalnie bez sensem. No a ja, że jaką miałam umowę na czas określony, nie obejmowała mnie ta decyzja. Oprócz tego miałam w umowie taką klauzulę, że, bo ja byłam na zastępstwie za taką panią, że jeśli ona wróci do pracy, to ja no, w ten dzień kończę zatrudnienie. A jeśli się zwolni, no to tak samo. I ja nawet nie byłam świadoma, bo ja nie znałam tej pani, a później się pokapowałam, że przecież ona była po dokumenty a ja nic o tym nie wiedziałam, że ona zdecydowała się odejść. I było 2 dni przed Sylwestrem. Nawet nie miałam się kogo zapytać, co i jak. I wzięłam numer telefonu od KATR. No i pojechałam do domu. Na drugi dzień miałam gości. I nie miałam czasu, a może nawet nie miałam ochoty, tak prawdę mówiąc, tam zadzwonić. No ale Sylwester, mam iść na noc do pracy. Co dalej? Czy ja w ogóle tam mam jeszcze iść? I zadzwoniłam do tych kadr, było gdzieś około 9 rano. Przedstawiam się. Nawet nie powiedziałam, o co mi chodzi. A tamta pani mówi... Wiecie, nasza firma zatrudnia 80 tysięcy ludzi i ta pani w kadrach na pewno załatwia codziennie setki spraw setkom ludzi. I kiedy ja się przedstawiłam, ona nawet nie powiedziałam o co chodzi, po co dzwonię, a ona mówi, pani Estero, teraz toczy się o panią tutaj wojna.
dyrektor ma telekonferencję z pani zwierzchnikiem i proszę mi powiedzieć, czy kierownik wiedział o tym, na jakiej umowie pani jest. Ja mówię, tak, wiedział, bo rozmawiałam z nim o tym. No bo nie złożył nawet wniosku, żeby pani została w pracy. Nie wiemy, czy to jest po prostu nieznajomość procedur, jakie w naszej firmie obowiązują. No prawdopodobnie tak. Jako, że jest nowy, no mógł nie wiedzieć. I on mówi, no a jaki pani miała plan do pracy? Ja mówię, no dzisiaj na noc. No jeżeli dyrektor się nie zgodzi, no to z dniem jutrzejszym jest pani bezrobotna. Ale mówi, aha, w ogóle ten wniosek jeszcze, mówi, ten wniosek dla pani poszedł z kadr w Warszawie. Nie rozumiem tego, ale ona mówi, proszę zadzwonić koło 14, to już będzie wszystko wiadomo. No i ja wyłączyłam się i mówię tak, Panie Boże, to jest Twoja wojna. Ja oddałam to Tobie i cokolwiek zrobią, jeśli mnie zwolnią, to będę uważać, że taka jest Twoja wola i wiem, że Ty się o mnie zatroszczysz i po prostu taki spokój miałam, że musiałam sobie na tą 14 przypomnienie w telefonie napisać, zaznaczyć, żebym nie zapomniała do niej zadzwonić. No i zajęłam się czymś tam w domu. I dzwoni telefon, moja koleżanka z pracy i tak strasznie krzyczy. Mówi, Estera, dzwonię z polecenia kierownika, zostajesz z nami. Masz od 1 stycznia umowę na czas nieokreślony. Ja mówię, Panie Boże, to jest jakiś absurd. Bo przecież moje koleżanki, które były lepszymi pracownikami, i nie mówię tego przez jakąś nieszczerą skromność, ale pracowałam z nimi przez 20 miesięcy i wiem, że były bardziej doświadczone, bardziej wytrwałe, silniejsze niż ja. I one odeszły z pieniędzmi, które się skończą, a ja zostałam i mam pracę. I tak bardzo jestem Panu Bogu wdzięczna. Ach, jeszcze wrócę, bo rozmawiałam z tymi koleżankami jeszcze wcześniej, jak to wszystko się zaczęło. No i każda ubolewa, narzeka. No Estera, a ty co? A ja mówię, ja ufam Panu Bogu i wiem, że się nie zawiodę. Cokolwiek on zrobi, będzie to dobre. Może będzie ciężko, ale będzie to dobre i on mnie nie zostawi. Powiem wam, że gdyby był gdzieś obok ośrodek dla obłąkanych, one by mnie tam po prostu zamknęły. No, ich wyraz twarzy mówił, idź się leczyć, ale już i tak dla ciebie za późno, nie? I to było takie naprawdę niesamowite, że Pan Bóg po prostu dał mi pracę. Nic nie robiłam w tym kierunku, nikogo się nic nie pytałam. Przecież nie znam mojego kierownika, nie znam mojego dyrektora. To wszystko takie po prostu, że Pan Bóg to sprawił i jestem Mu za to niezmiernie wdzięczna. I jeszcze często śpiewałam taką pieśń, i chciałam wam ją przeczytać, która ta pieśń była takim wzmocnieniem dla mnie i taką nadzieją i dawała mi wiarę. Chociaż nie wiem nic o jutrze, żyję wiarą z dnia na dzień. Wiem, że brzask i słońca jutrznie łatwo przejdą z blasku w cień. Nic nie wiedząc o przyszłości, wierząc w to, co Jezus rzekł, idę za Nim w tej ufności, że On ze mną będzie szedł. Nie wiem, co mi jutro niesie, lecz spokojnym wiedząc to, że mnie Jezus w przyszłość wiedzie i On trzyma moją dłoń.
Moje brzemię zda się lżejsze, już nie straszy życia toń. Poprzez chmury widzę tęczę, gdy on trzyma moją dłoń. Burz ni mroku tam nie będzie, ani trosk, co barki gną. Tam przy końcu złotej tęczy, która wiedzie w ojca dom. Nie wiem, co mi jutro niesie, blaski słońca czy też zmierzch, ale ten, co dba o ptaki, nie zapomni o mnie też. Choć ma droga nieraz wiedzie, przez płomienie powódź łzy, ale on przede mną idzie, jam ukryty w jego krwi. I może jest tutaj ktoś, komu jest ciężko, kto zastanawia się, jak dalej, co dalej. Zaufajcie Bogu, bo w Nim jest jedyna nadzieja, jest uciszenie duszy i pamiętajcie, że Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. I to jest nieodwracalne. Doświadczyłam tego teraz, doświadczyłam tego wiele razy, także chciałam was zachęcić, żebyście naprawdę ufali Bogu. Szczególnie jeszcze teraz, kiedy są te czasy takie, jakie są, kiedy może rodzi się wiele pytań, jak, co, ufajcie Panu Bogu. Amen.